Witajcie moi drodzy, tutaj Monika i kanał Perfumowy Orient Express. Moi drodzy, nie możemy tego dłużej już ukrywać, iż powoli zbliża się jesień, dużymi krokami zbliża się jesień, aczkolwiek ja jestem w takiej części Anglii, gdzie w zasadzie nie ma takich typowych pór roku, nie ma w ogóle zimy, jesień jest taka raczej ciepła. No generalnie jest ciepło przez cały rok, zatem tutaj akurat mogę ubolewać nad tym, że nie ma tych pór roku, nie ma śniegu. Wiecie, ja lubię jednak każdą z pór roku, bardzo lubię melancholijną jesień, srogą zimę i takie cieniste lato. To są moje może ulubione pory roku. W każdym razie, tak czy inaczej, jesień nadchodzi. Wakacje się kończą, chociaż ja takowych nie miałam. Ja pracuję cały rok, ale nie codziennie, więc mogę sobie robić każdego tygodnia 2 lub 3 dni wolne, co mnie bardzo cieszy, bo zawsze do tego dążyłam. Jesteśmy w Brixham, to jest taka mała miejscowość wypoczynkowa, porty rybackie. Niewykluczone, że moja dzisiejsza wizyta skończy się w bardzo dobrym sklepie, właściwie restauracji z frytkami, ale jest to taka dobra restauracja. Nie jadłam frytek, które tutaj są hitem w UK. Nie jadłam ich ponad miesiąc, także myślę sobie, że mogę sobie pozwolić raz na jakiś czas na naprawdę pyszne frytki. A teraz przechodzimy już do perfum, moi drodzy. Jeżeli jesień, to Burberry. Moi drodzy, i teraz chciałam sobie zażartować w taki sposób, że jeżeli na moim kanale pojawia się jakiś zapach z serii My Burberry, to znaczy, że nadchodzi jesień. Tak w zasadzie miałam zacząć ten film. Oczywiście zapomniałam. Tak. Moi drodzy, przyszła do mnie taka okazja, że mogłam kupić końcóweczkę we flakonie, aczkolwiek jest tutaj sporo do testów. Końcówkę we flakonie wersji My Burberry, woda toaletowa. Ja w swojej kolekcji mam My Burberry Black, uwielbiam ten zapach. To jest najlepszy zapach na jesień, dosyć taki właśnie melancholijny, smutny, ale piękny. Wszystkie flankery stworzył Francis Courquijan. I możecie oczywiście obejrzeć moją recenzję My Burberry Black. Ona stała się chyba wiralem na YouTubie, powiedzmy tak pół żartem, pół serio. Po prostu ma bardzo dużo wyświetleń ta recenzja My Burberry Black. No ale wracajmy do wersji EDT. To jest lżejsza wersja, w której mamy kwiat cytryny, pachnący groszek, kwiat brzoskwini, piwonie, róże, mech dębowy. Nie ma tutaj jaśminu, o dziwo, a od razu można byłoby stwierdzić, o, to jest typowo jaśminowy zapach. Wiecie, że za jaśminem to ja nie przepadam. Butelka jest przepiękna, ciężka, ale teraz jeszcze zanim opowiem o tym zapachu, to jeszcze taka mała dygresja. Moi drodzy, jest to bardzo dziwne, że ja jestem w Wielkiej Brytanii, Burberry to jest firma brytyjska i ja nie mogę tutaj nigdzie znaleźć najnowszego zapachu Burberry, czyli Goddess. Tak, Burberry Goddess. To jest zapach z kawiorem waniliowym i z lawendą. Jestem go bardzo ciekawa i wiem już, że moje znajome w Polsce go testowały, a ja jestem w Wielkiej Brytanii i nie mogę go nigdzie znaleźć. To jest paradoks, to jest coś bardzo dziwnego. Dlaczego tak słaba dystrybucja jest tej marki? No nie wiem. Mam nadzieję, że w końcu go gdzieś znajdę i przetestuję, bo bardzo lubię połączenie lawendy z różą. A teraz wracamy do tego zapachu. Moi drodzy, każdemu należą się wakacje. Francis Courquijan jest to bardzo, bardzo modny perfumiarz, bardzo zdolny, genialny perfumiarz i w zasadzie można powiedzieć, że on pewnego razu około 8 lat temu chyba zrobił sobie wakacje. To było takie przemyślane, myślę, z jego strony. Po prostu stworzył jeden ekstrakt zapachowy. Ekstrakt taki, powiedzmy, pierwowzór jakichś jaśminowych perfum. I później po prostu przetransportował go do kilku zapachów. Między innymi Kenzo Ward, między innymi My Burberry i między innymi Carven, bodajże Absolue.
Te zapachy są bliźniacze do siebie podobne. No, każdemu należą się wakacje. Oczywiście żartuję sobie teraz, ale trudno jest nie odnieść takiego wrażenia, że Francis Courquijan po prostu powielił te akordy, wlał je do różnych flakonów. Ja nie przepadam za jaśminem, nie przepadam za Kenilworth, nie przepadam za Carvin Absolu, kiedyś go recenzowałam również. Natomiast bardzo lubię, wręcz kocham My Burberry Black. Uważam, że tutaj wzniósł się na wyżyny swojego talentu. Natomiast ten zapach, on od razu powiem, on nie jest dla mnie. Po prostu jest zbyt grzeczny. Oczywiście, żeby nie było, jest to zapach elegancki. Jest to zapach taki, powiedziałabym, lekko szyprowy, bo mamy tutaj mech. Mamy jednocześnie dużo tych akordów takich wiosennych, czyli groszek pachnący, kwiat brzoskwini. Można powiedzieć, że to jest taka wiosna w środku jesieni. O, ten zapach, tak? Ja preferuję My Burberry Black, absolutnie. Tam jest więcej patchouli, więcej tego akordu słodkiego, szminkowego, brzoskwiniowego. Natomiast ten zapach absolutnie polecam. On jest dobrej jakości. On jest bardzo elegancki, stonowany, oczywiście wilgotny, dlatego że ten zapach miał przypominać nam o takiej dżdżystej, wilgotnej aurze deszczowej. I taki on jest bardzo wilgotny. Natomiast, tak jak powiedziałam, dla mnie ten zapach jest troszeczkę zbyt grzeczny. Ja go widzę na jakiejś pani w banku, albo pani, nie wiem, w przychodni, na kimś schludnym, eleganckim, przewidywalnym i spokojnym. Ja jestem raczej kobietą chaosem, ja jestem raczej kobietą, która żyje od natchnienia do natchnienia. Ten zapach nie jest dla mnie, ale flakonik jest przepiękny, przeuroczy, ciężki. To jest broń, w torebce to jest na pewno broń. Moi drodzy, także no, niechybnie zbliża się jesień, niechybnie z początkiem września pojawią się już recenzje perfum jesiennych. Tymczasem zapraszam Was już w tym tygodniu na tag perfumowy i na przegląd zapachów figowych. Zapraszam serdecznie i przypominam, że do 1 września możecie wziąć udział w konkursie. W zagadce czekają perfumowe nagrody. Także pozdrawiam Was serdecznie z Brixa. Dajcie znać, czy w Polsce już czuć po kościach jesień. Pozdrawiam serdecznie.